Dzień dobry Państwu. To dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt opowiadać Państwu o rozporządzeniu EIDAS i Europejskiej Strategii Przetwarzania w Chmurze, o wyzwaniach i szansach przed nami. Nazywam się Michael Boots i jestem przewodniczącym European Signature Dialogue, także ATRUST, Centrum Usług Zaufania w Austrii i szefem FLC, to jest Centrum Usług Zaufania w Liechtensteinie. Także jak widać, można powiedzieć, że trochę siedzę w tym temacie. Przejdźmy dalej. Co z ESD? Jesteśmy głosem europejskich dostawców usług zaufania. Regulacja EIDAS to rama prawna, której kraje europejskie muszą przestrzegać. Postępowanie z nimi nie jest łatwe, na przykład, bo nawet jeśli zmienimy jeden fragment, to nie mamy synchronizacji. Dlatego pracujemy w ESD, teraz jest 12 europejskich członków w tym europejskim dialogu, żeby to się zadziało. Potrzebujemy transgranicznej platformy weryfikacyjnej dla zharmonizowanego EID, potrzebujemy europejskiej strategii przetwarzania w chmurze, żeby wzmocnić europejskie rozwiązania i przygotować biznes w Europie do przyszłości. Dlaczego to takie ważne, żeby mieć wspólny głos i silny sojusz europejskich dostawców usług zaufania? Jak wiadomo, mamy dużo systemów amerykańskich czy innych systemów, więc musimy mieć europejską strategię i system, gdzie dane należą do obywateli i dane należą do użytkowników. Mamy bardzo silne i niezwykłe RODO w Europie. Inne państwa jak USA czy kraje azjatyckie są tego w pełni świadome i przyglądają się Europie. Myślę, że to świetna sprawa, ale myślę, że musimy być bardziej niezależni i suwerenni w, powiedzmy, zakładanie europejskiej infrastruktury. Także najpierw mamy ramy legislacyjne, a potem musimy nadgonić do nich infrastrukturą. Zaczęliśmy od wspólnego głosu europejskich dostawców usług zaufania w Wiedniu. Tutaj mamy podpisanie aktu. Tutaj są członkowie, którzy zaczęli tę inicjatywę. Niemcy, Portugalia, Włochy, Finlandia, Hiszpania, jak tutaj Państwo widzą. I choć jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, ale dla ram, dla całego sektora istotna jest harmonizacja i nasza współpraca. To jest bardzo ważne. Jak Państwo widzą, tutaj też mamy pierwsze spotkanie flagowe w Wiedniu. To było w 2017. To było we współpracy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Andrusem Ansipem. I tutaj właśnie jest sesja otwierająca. Tutaj widać przegląd statusu aktualnych członków. I wciąż rośniemy, bo wszystkie, powiedzmy, ważne kraje są członkami dialogu, Europejskiego Dialogu Podpisu, European Signature Dialogue. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że Polska do nas dołączyła, nowy członek, także WSD. Zatem, co jest konieczne w ruchu zaufania cyfrowego? Co wzmocni Europę? Jak wszyscy wiemy, jesteśmy w dziwnej sytuacji z COVID-em. To jest ważne i dziwne. Myślę, że jest konieczne zauważenie, że nie tylko zaufanie cyfrowe, ale cyfryzacja w ogóle jest ważna, żeby doprowadzić Europę do
standardu do pozycji, gdzie powiedzmy, że pracujemy w harmonii, razem, w celu emancypacji innych krajów. Jak wiadomo, Ameryka to duży kraj, ale RODO tam nie jest ważne. Musimy chronić konsumenta, musimy chronić obywatela, musimy zagwarantować, że dane są twoje i że nie są nadużywane przez marketing czy działalność biznesową innych ludzi. Jeśli to będzie działało w Europie, to tylko jeśli będziemy działać wspólnie, bo wtedy mamy odpowiednią liczbę użytkowników, nazwijmy to masą krytyczną użytkowników, która nam pozwoli iść dalej. A jako drugi krok musimy stworzyć europejską infrastrukturę przetwarzania w chmurze. I to jest ważne, że jeśli jest infrastruktura chmury, musi też być EID, bo musimy wiedzieć, kto wprowadza dane i komu możemy zaufać, więc musimy postępować zgodnie z prawem europejskim. Zatem, co robimy, żeby powiedzmy połączyć Europę ze sobą? Istnieje platforma weryfikacji transgranicznej. Zatem, jeśli podpiszemy dokument w jakimś kraju lub powiedzmy kontrakt, na przykład pomiędzy prezesami w kilku krajów, musimy sprawdzić, czy podpis jest także akceptowany w innych krajach i czy jest akceptowalny przez prawo. Także taka platforma weryfikacyjna transgraniczna jest nam konieczna. To pomoże europejskiemu biznesowi przygotować się na przyszłość i otworzyć pełen potencjał jednolitego rynku cyfrowego. Musimy tu być silniejsi i bardziej, nie wiem jakie jest właściwe słowo, mutik, odważni. Musimy być bardziej odważni, silniejsi i odważni, żeby w pełni wykorzystać ten nasz potencjał. Dlaczego wewnętrzny rynek potrzebuje jednolitych zasad, jak w rozporządzeniu EIDAS? Mamy regulację EIDAS, tę ramę prawną, to jest struktura dla usług zaufania. I ona pozwala na e-transakcje i to pomaga budować ten jednolity rynek cyfrowy, co pozwala wzmocnić rynek wewnętrzny. Musimy mieć ten łańcuch, bo jeśli nie wiemy, z kim mamy do czynienia, czy komu możemy zaufać, w internecie może pojawić się sporo śmieci, więc potrzebujemy czegoś, czemu możemy zaufać, a dane są przechowywane we właściwym miejscu. Zatem chcemy stworzyć silny rynek wewnętrzny z jednolitymi zasadami dla transakcji, dokumentami tożsamości elektronicznej i warunkami dla usług zaufania. Jeśli już mamy e-transakcje i bezkontaktową współpracę, wtedy możemy pracować z domu, firmy mogą zapewnić warunki do pracy zdalnej. Wtedy trzeba pracować też na poziomie transgranicznym. Musimy mieć zasady godne zaufania, standardy. To są podstawy dla dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego, bo jeśli powiedzmy podpiszemy kontrakt w jednym kraju, trzeba będzie go akceptować w drugim i co do tego nie może być wątpliwości. Dlatego musimy stworzyć całość, powołać ją do życia i EIDAS jest właściwą regulacją i jest właściwym wyborem, tylko musimy postępować zgodnie z tymi zasadami i pomóc Europie nad tym pracować i stworzyć silny wewnętrzny rynek.
Mamy kwalifikowane usługi zaufania, mamy najwyższą wartość dodaną i tym samym zwiększamy prawną pewność przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku europejskim. Co oznacza, że na przykład jak mamy zasady dla powiedzmy no, obywatela, osoby fizycznej, to te same zasady powinny obowiązywać osoby prawne, firmy. Musimy zidentyfikować tego człowieka, musimy zidentyfikować te firmy, a jak to zrobimy, to wiemy, że możemy im zaufać. Powiedzmy, w kontakcie, w transakcjach pomiędzy A i B może być C, dostawca usług zaufania, który mówi, że dane pochodzą od tej właśnie osoby lub tej właśnie organizacji, nie są zmienione, więc należą do tych osób, więc można im zaufać i można zaufać tej transakcji. To samo, co zrobiliśmy z PSD2 dla banków z tymi transakcjami bezgotówkowymi. I tego też potrzebujemy dla kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn, bo musimy ufać, że te strony, na które właśnie wchodzimy, to nie są strony phishingowe, że to jest dobra strona. To też może być załatwione w ramach eIDAS. Chrońmy autonomię europejską. Jak widzą Państwo, są standardy, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale mamy standardy, a europejskie przedsiębiorstwa nie, europejskim przedsiębiorstwom nie będą dyktować warunków zagraniczne koncerny. Czy to Google, czy inne amerykańskie firmy. Musimy tutaj doświadczyć lekkiej emancypacji, a to można osiągnąć tylko zasadami RODO, eIDAS, ramami legislacyjnymi i że dane nie są udostępniane innym systemom. Tutaj trzy powody, dlaczego warto zachować europejską autonomię. Wspieramy przemysł europejski, mamy dostawców usług zaufania, kwalifikowanych. Oni odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu biznesu, bo musimy ufać, od kogo pochodzą dane, do kogo idą. Mamy tu silną branżę, musimy chronić konsumentów i właścicieli stron, musimy chronić agencje rządowe, duże i małe firmy i obywateli. Oni muszą być pewni, że nic złego nie będzie się działo z ich danymi i myślę, że Unia Europejska powinna wyznaczyć wysokie standardy, żeby stworzyć wewnętrzny rynek cyfrowy i żeby Europa była gotowa na cyfrową przyszłość. I jak już to wprowadzimy, będziemy mogli wzmocnić naszą gospodarkę cyfrową i wewnętrzny rynek cyfrowy, co jest bardzo ważne. No to przejdźmy do wniosków. Po pierwsze, musimy wesprzeć wprowadzenie eIDAS. Każdy kraj europejski powinien wprowadzić szybko te regulacje, bo wtedy będziemy mogli pracować nad harmonizacją. Musimy rozwinąć dobrą, darmową europejską infrastrukturę przetwarzania w chmurze, opartą na lokalnej infrastrukturze i europejskim prawie, czyli dostęp dla wszystkich obywateli i małych firm, żeby mogły przechowywać dane, żeby dane nie były wykorzystywane przez inne firmy i żebyśmy mogli mieć pewność, że dane są prawidłowo przechowywane i powiedzmy, że nie będzie żadnej cyberprzestępczości i żeby zapobiegać tej przestępczości. I musimy wzmocnić europejskie rozwiązania dla bezpieczeństwa danych i stworzyć silną europejską niezależność. Te postulaty idą ramię w ramię i musimy je mieć. I chciałem tylko Państwa prosić, żebyście podążali za tymi zasadami. To bardzo ważne.